do druhej rundy. Patryk Sosnowski z Głodowa, z Kaszu, proszę Państwa, przyjechał do nas. Przyjechał z dalekich Kaszu. Będzie reprezentował jakże wypróbowaną grupę rycerską Fabrykę Świn. Widać po jego szczupłości, że tak przypominam, przygotowuje się smoczek i przygotowuje się Bartłomiej Brzozowski. Mikołaj Brzozowski! Następni już zdyscyplinowani, pojawili się już zaraz kilka z uwoli, ale właśnie pojawią się i co? Świnia. Proszę Państwa, wielkie brawa dla Fabryki Świn, która Patryk Sosnowski z Kaszą przechodzi do drugiej rundy. Ale Mars to nie jest jeszcze ostatnie słowo, na pewno będzie chciał do tej drugiej rundy również wejść. Tak więc w walczących barwach Nidzicy niejako reprezentuje nasz alians trzech brat przyrzadzkich z tych właśnie oto miast. A i po jego stronie pojawi się Mikołaj Brzozowski z Konflate z Grady. Wielkie brawa! Czas? Przygotowuje się Kozy i inspirowa i Fabryki Świn. Celiz jest gotowy. Kozy już za chwilę. Już za chwilę. Założę, ale wróćmy na arenę. Mikołaj wraz ze smoczkiem pokładają się niemiłosiernie. Piękne trafienie właśnie. Wykonanie smoczka, któremu z pewnością zależy na zwycięstwie, bo on ma niepisaną na razie korespondencyjną rywalizację z Patrykiem z Fabryki Świn. Oni to rozstrzygną między sobą trzecie miejsce w całej krzyżackiej lidze, w całej lidze 11 turniejów, które miałem przyjemność do liga w drugim roku w dalekiej Nidzicy podczas kolejnej, czwartej już rejzy krzyżackiej, a teraz również z niepowodą przyjemnością, choć z tą łezką wokół, że cała liga już się kończy, będę ją zamykał na dzisiejszym 11 bodajże turnieju. No, stop.
Kościół Świętego Dawidzisza jak najbardziej dopuszcza do tego typu turnieja. Zupełnie niedopuszczalna podczas prawdziwych bitew średniowiecznych, gdzie rycerze wykorzystywali takie właśnie pomagę sprzętu. Czas! Stop! Odesłać kulę wiosny. Wielkie brawa dla Mikołaja Brzozowskiego, który opuszcza w tej chwili arenę, opuszcza rundę pierwszą. Będzie miał szansę walczyć w rundzie drugiej. Jak tą szansę sobie wywalczy, ponieważ zwycięzcą tej walki został Smoczek, konkurent Nicicka!